Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Coś kamerka krzywo. O i drzewo. Cyk. Tak, na dzisiejszym odcinku będziemy bawić się Kantaczem. Lamborghini Kantacz, którego udało mi się wygrać aukcję. Właściwie to wygrałem dwie aukcje z tym Kantaczem. To jest wersja Horizon Edition, więc to nie jest takie w kij dmuchał. W tym Kantaczu paradoksalnie najbardziej nie podoba mi się przód. Znaczy, ogólnie samochód jest bardzo ładny, ale jeśli miałbym wybierać, no to wolałbym dupę. Zresztą wolę dupy. Jest świetny. Z wyglądu bardzo mi się podoba, tylko ten przód jest taki jakiś skoszony do przodu. Jest to klasyk. Nie można o tym samochodzie powiedzieć, że jest brzydki, no. Nie no, komuś się tam może nie podobać, mi się podoba bardzo. I jeszcze poluje na Lamborghini Diablo. Nie wiem, czy tutaj jest nawet w Fordzie, ale pojawił się Kantacz możliwy do... Ach, szkurde, muszę aż sprawdzić, bo nie wiem, czy jest to Diablo. Z Kantaczem tak naprawdę wiąże się fragment mojego dzieciństwa. Kiedyś, bardzo dawno, jak jeszcze nie było tak Polski w Unii Europejskiej, mój wujek z Anglii przywoził różne rzeczy i przywiózł kiedyś pieniążek. Jak ten pieniążek jeden wymieniłem na polskie, to było dużo pieniędzy. Nie jestem jeszcze z tej epoki, czy znaczy już nie jestem z tej epoki, gdzie zarabiało się miliardy, ale jeszcze wtedy złoty był taki sobie. No i dostałem dużo pieniędzy dzięki temu. Tam jeden jakiś taki pieniążek, nie wiem ile to było funtów. Czy to funty? Były chyba funty. Nie wiem ile to było funtów, ale zamieniłem to na złotówki. I jeszcze dostałem właśnie wtedy od wujka model Lamborghini Kantacz. Wiecie, to takie z Burago. Burago, tak się to... To jest ciekawe, bo ta firma już jest od bardzo dawna i dalej robi te model. Jest Diablos! Jest, tylko nie mam go w garażu. Będzie trzeba go też oczywiście zrobić na odcinku. Nim jeździłem zresztą w Forcie Horizon 1. Tu mamy Japle. Tak, będzie trzeba... Tu Miura jest nawet. Ho, ho, ho. No ale odpalimy Diablo któregoś tam razu. Teraz pobawię się tym Kantaczem. Ja ogólnie bardzo lubię Lamborghini. I ten Kantacz, tak jak mówię, on towarzyszy mi od dzieciństwa, ale tego modelu Burago ja już dawno nie mam. Dlatego, że dostałem go chyba nie w porę, to znaczy... Byłem za młody na ten model i no jak to małe dziecko chciałem się po prostu nim pobawić, pojeździć. A fajne było to, że jak się skręcało kierownicą w środku, się tam włożyło palucha do środka i się skręcało kierownicą, to rzeczywiście skręcały się przednie koła, co było dla mnie no nie do pomyślenia, niesamowita zabawka, jak to tak? A to nie była zabawka, to nie miało, wiecie, jeździć, a ja sobie tak skręcałem i tam jeździłem tym samochodem. Ale to nie miało jeździć po dywanie gdzieś tam po podłodze i tak dalej, tylko to miało stać na półce i być piękne. Dlatego miałem taką specjalną podstawkę, od dołu był przykręcany, bo dół była przykręcana śrubka, no i był taki sobie czarny Kantacz. I to jest też ciekawe, bo ja cały czas byłem przekonany, że to jest Lamborghini Diablo, bo ktoś mi powiedział, chyba mój brat wtedy mi powiedział, że to jest Lamborghini Diablo i jest to fajny samochód i tyle. I ja od tamtej pory mówię, że to jest Diablo, a to był Kantacz. Bo Diablo jest trochę bardziej opływowy, a ten Kantacz jest taki, nie wiem, on wygląda tak jakby z jakiejś zabawki wyrwany trochę, co? Tak mi się wydaje. No nic, ale tyle o historii i zażyłości z tym autem. Są lepsze, ładniejsze Lamborghini z wyglądu, jak dla mnie, ale i tak Kantacz bardzo mi się podoba i żywię do niego naprawdę takie fajne wspomnienia z nim związane. I żywię do niego, jak to się mówi, żywię do niego, mam żywe uczucie do niego. Nie no, po prostu mi się podoba, skończmy na tym. Przy nagrywaniu często plącze mi się język, no i zresztą każdemu youtuberowi, każdy ma z tym problemy. Forza jest troszeczkę wymagającą grą, zwłaszcza jak się gra bez tych wszystkich wspomagaczy. I niestety mój ludzki rozumek, no, musi ogarniać jeszcze nagrywanie i tak dalej. I czasami jest ciężko, także podczas wyścigów ja się wyłączam, ale chcę też dzisiaj poopowiadać, może tak nie będziemy jeździć bez celu, tylko pojedziemy w kierunku jakiegoś wyścigu. Tu mamy wyzwanie, o, może byśmy... Nie, tutaj mam coś do roboty na pewno.
Chcę poopowiadać troszeczkę dzisiaj o live'ach i o tym, jak wyglądają live'y z Forza Horizon. Cholera, źle pojechałem. Może tutaj mamy jakieś okrążenia, to sprawdzimy, jak na okrążeniach się zachowuje ten kantacz. O kantaczu jeszcze coś ciekawego zaraz powiem. Więc jak wygląda Forza na live'ach? No, jeśli ktoś z was był na live'ach, to widzieliście. Jest jedno wielkie zamieszanie, tu przychodzą donaty, tam czytam komentarze, tutaj się zatrzymuję, ale przeważnie jest bardzo fajnie, strasznie lubię streamować dla was, strasznie lubię mieć tą interakcję na żywo, tak? Jak teraz sobie tak opowiadam i prowadzę jakąś tam historię, no to nie widzę tego czatu i nie widzę, co wy piszecie, ani jak na to reagujecie, chociaż przeważnie to większość osób, jak ogląda tego streama, to po prostu ogląda, mało kto tam tak naprawdę pisze na tym czacie. Powiedzmy, jak jest 1000 osób, to z tych 1000 osób pisze może jakieś 50 osób, a reszta sobie po prostu siedzi cicho i ogląda, tak? No ale i tak lubię tą interakcję, i tak lubię samo to uczucie, że wy tam jesteście w tym samym momencie co ja, że widzicie to wszystko w tym samym momencie co ja i przeżywacie to razem ze mną, że widzicie moje takie prawdziwe, niewycięte niczym reakcje. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Okej, weźmiemy sobie klasyki. I to wygląda mniej więcej tak, że dużo osób wbijających na moje streamy, te streamy gdzieś tam się pokazują na stronie głównej YouTube'a i tak dalej, i te osoby, które wbijają, no gdzieś tam szukały ciekawostek z Forza Horizon i chciały zobaczyć, jak ta Forza Horizon może wygląda tak, jak się tutaj gra. No i są tak teksty tego typu, że o, Lucek, wiesz, że Regerą da się jechać tam 100 km na godzinę na wstecznym? Weź sprawdź to. I tak cały czas, wiecie, spamowanie. Sprawdź, sprawdź, sprawdź. No ale sprawdź. Czemu nie sprawdziłeś? Lucek, nie czytasz moich komentarzy. Lucek, sprawdź czemu, co jest? Lucek. I potem, wiecie, zaczynają się nawet wyzwiska, nie? Że ja nie sprawdziłem, że Kenizek Regera jeździ 100 km na godzinę. Albo sprawdźcie najnowszego buga na prędkość. Jedno koło obraca się z prędkością tam, czy jedzie z prędkością 900 km na godzinę, jest nowy bug na prędkość, sprawdź. No, wiecie, dla osoby, która spędziła w Fordzie albo spędza w Fordzie całe dnie, to szukanie różnych takich ciekawostek to jest być może i cel życia, ale ja sobie wbijam do Fordzy, ja wiem, kilka razy tygodniowo, na kilka godzinek w sumie w tygodniu. I powiem wam, że ja naprawdę nie potrzebuję szukać nie wiadomo jakichś tam ciekawostek, znajdziek albo innych takich pierdół, albo wyszukiwać się jakichś specjalnych bugów, które sprawią, że twój samochód będzie jechał nagle 1000 na godzinę, bo mi ta gra sprawia frajdę taką, jaka jest. Ja wiem, że to może się wydawać, o, takie jakieś nudne, bo nie pokazuje różnych ciekawostek i w ogóle. Ja się skupiam, ja bardzo lubię motoryzację, strasznie lubię samochody z wyglądu, głównie jeśli jakiś samochód oceniam, to oceniam jego wygląd zewnętrzny. I to jest też fajny zabieg, bo nikt się do mnie nie może przyczepić, że się nie znam, czy jestem niekompetentny w tym, co mówię, dlatego że wygląd jest zawsze subiektywny, tak? No, to jest moja ocena. Jednemu się będzie podobał ten wygląd, drugiemu nie, no mi się podoba kanta, czyli już, nikt nie może z tym dyskutować. No bo to jestem ja. A czy tam osiągi, czy tam ma V12, czy nie ma V12, no to ja już się tutaj często nie wypowiadam, bo to nie ma większego znaczenia. Po prostu samochód jeździ dobrze albo źle, można go stuningować gorzej albo lepiej. A to jest samochód z serii Horizon Edition, zaraz dokończę jeszcze sprawę live'u. To jest samochód z wersja Horizon Edition i zobaczcie, dostaje dodatek do kredytów, 6000 więcej kredytu. Tak? No i umiejętności 2000, myślę, że wyścig poszedł mi w miarę. Te boty są bardzo trudne, więc nie kończę na pierwszych pozycjach, nawet w pierwszej trójce się nie utrzymuję. To jest normalne. No, ale ludzie właśnie oczekują po tych live'ach, że będzie taki wielki jakiś hardcore, że coś tam będzie się niesamowicie działo. A ja po prostu ja robię te live'y dlatego, żeby pograć z widzami na żywo. Żeby pograć sobie, żeby spotkać się, zrobić jakiś meeting. Żeby czasami zrobić coś szalonego, no nie powiem, może kiedyś będziemy sprawdzać różne jakieś tam bugi czy coś, sobie przygotujemy i będziemy sobie coś tam patrzeć, no nie mówię, że nie, tylko na obecną chwilę wolę sobie bardziej tak na spokojnie grać.
gdzie naprawdę testuję te wszystkie samochody, sprawdzam, jakie mi się najbardziej podobają, którymi mi się najfajniej jeździ, i opowiadać o tym i tworzyć wokół tego jakąś taką spójną historię, jednocześnie bawiąc się z wami, no bo teraz gram sobie sam na singlu, tak? Ale jeśli gramy na multiku, no to gramy wszyscy razem i to jest też niesamowite, że tak dużo osób wbija do mnie tutaj. To jest trochę zawiłe jeszcze dla mnie, jak tutaj osoby, które są moimi widzami, mogą ze mną grać. Ja tu utworzyłem też klub Xbox jakiś, utworzyłem klub w samej Forzie i tak nie można jakoś dobijać, nie wiem, to jest dla mnie bardzo skomplikowane. Ale staram się jakoś to ogarnąć, no utworzyłem ten klub i niby tam osoby jakieś mogą dołączać, ale niektórzy mówią, że mogą, inni mówią, że nie mogą dołączyć, to taka jest dziwna sprawa. No i dlatego live'y traktuję głównie jako miejsce i czas, gdzie sobie razem gramy, a nie gdzie tam będziemy robić coś szalonego, nie wiadomo co. Przynajmniej w Forzie, tak? No bo są takie momenty, gdzie tam na przykład robimy jakieś rajdy. Był taki live, gdzie graliśmy sobie w GTA Online i co wyścig robiliśmy jakiś rajd do innych youtuberów, do innych streamerów. Co też było śmieszne, tak? I dużo śmiesznych sytuacji się działo. I to jest fajne, bo się angażuje ludzi z czata. W ogóle, jeśli chodzi o streamowanie, to ja jestem nowicjuszem. Nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem w tym doświadczony i może niektóre rzeczy jeszcze źle traktuję. Na przykład na początku przyznam się, że źle podchodziłem do tych rajdów. W sensie, ktoś mnie rajdował, był straszny spam na czacie i mi to nie pasowało, bo zawsze lubiłem tą interakcję z widzem, lubiłem sobie porozmawiać, lubiłem gdzieś tam poczytać te komentarze na temat samochodu. I nie tylko, jak tam graliśmy w jakąś inną grę, to też jakieś inne komentarze, tak? A tu nagle ktoś wbija i milion różnych wiadomości, niekiedy właśnie wyłączałem czat, denerwowałem się, po prostu źle do tego podchodziłem. No i to sprawiało też, że niektórzy tam się denerwowali, tak? Ci, co pisali na czacie jakieś pozdrowienia od innego streamera czy youtubera i potem były jakieś problemy, że o, ty taki idioto, coś tam, wyzywanie takie na czacie. No to jest niezdrowe, no nie? Moje podejście też nie było dobre, ale takie wyzywanie się, no to już zresztą, wiecie, temat rzeka, można tutaj o hejtowaniu i zwymyślaniu kogoś opowiadać na inny odcinek, nie wiem, godzinny nawet, albo całego live'a na to poświęcić, aby gadać o hejtowaniu. Ale to nie ma sensu, no. O sprawach małych ludzi się po prostu nie dyskutuje. Dobrze, o kurczę, trzecia pozycja? Nie wierzę. I to jeszcze na deszczu z napędem na tył. Jestem w szoku. Bardzo fajnie. Cyk. No, ale teraz już do tych rajdów podchodzę, wiecie, bardziej na luzie, w ogóle do tego streamowania podchodzę bardziej na luzie. Staram się jakoś tak angażować bardziej widzów, żeby to nie był taki smutny live, że ja się tylko patrzę w ten ekran i nic się poza tym nie dzieje, no bo tak naprawdę jak nagrywam odcinek teraz, to głównie patrzę się w ekran, nie ma tutaj czata, prawda? A live'y są właśnie po to, żeby był ten czat i żeby sobie ze sobą rozmawiać, żeby były te donaty, jak ktoś tam chce się wybić czy gdzieś pojawić. O, 100 tysięcy kredytów, ładnie, 200 tysięcy. I to jest właśnie wielka, wielka zaleta tych live'ów, no. A takie odcinki, o, takie granie na sucho, to teraz właściwie prowadzę, tak? Tak sobie gram, sobie patrzę różne rzeczy i widz jest teraz ważny, ale jako ta osoba, która zobaczy to później, a nie jako osoba, która jest tutaj na bieżąco razem ze mną i chce się jakoś włączyć do tego, co my tutaj robimy. Często na przykład, właściwie cały czas jest tak, że na streamie ktoś mi tam na czacie podrzuca jakiś pomysł, żebyśmy coś zrobili. Na przykład pojechali wyścig, albo zrobili meetup, albo żebyśmy... albo żebym wziął jakiś inny samochód. Ja te komentarze czytam, no i wtedy, aha, dobra, to możemy zrobić to, albo czegoś nawet nie wiem w Forzie, od razu ktoś mi pisze na czacie. Pamiętacie ten poprzedni odcinek, jak grałem, jak on się tam nazywał, Huracanem tym stuningowanym na wyścigi i chciałem zrobić sobie Forzatrona. No i co? I okazało się, że jest błąd w tłumaczeniu, ale duża część z was potem pisała mi w komentarzach, że to trzeba zrobić tak, że to jest trochę źle przetłumaczone w Forzie i że no trzeba po prostu przejechać wyścigi drag na lotnisku w otwartej sesji i już.
a na czacie, jak jestem na live'ie, ja nawet nie musiałem się do tego live'a przygotowywać i znajdować rozwiązania, po prostu wbiłem sobie, odpaliłem live'a i na czacie mi osoby napisały, Lucek, źle jest tłumaczenie, zrób to tak i tak. Ja już od razu wiedziałem, co mam robić, tak? Potem sobie wziąłem tego live'a, pociąłem, wrzuciłem klipy i bez problemu, wiecie. Także pod tym względem, no live'y po prostu miażdżą, wygrywają, tak? Ale są też minusy, no bo nie wiem, czy ktoś z was kiedyś streamował, czy nie, ale live'y są bardzo wyczerpujące dla mnie, dla streamera, dla osoby, która, wiecie, siedzi przed tym komputerem, milion różnych komunikatów ogarnia, musi mieć na uwadze to, czy mikrofon działa, czy wszystko jest włączone i działa jak należy. Czekajcie, bo tutaj mam Jaguara XJ220 do zrobienia zdjęcia. Tak, tylko Jaguar. Mam akurat tego Jaguara Horizon Edition, też trzeba będzie go obadać. Milion rzeczy do ogarniania, tak? Ten czat, donaty jakieś przychodzą. Wszystko naraz i przez te 2 albo 3 godziny, to po tych 2 albo 3 godzinach jesteś już tak wykończony, że jak się położysz do łóżka, to masz ochotę spać. Ale zdrzemniesz się tam 20 minut i już jest w porządku. Tylko chodzi o takie wyczerpanie umysłowe. I to nie jest tak, że tylko ja, początkujący streamer, nie zaawansowany, tak ma, tylko to mają osoby, które rzeczywiście streamują już jakiś tam czas i rzeczywiście mówią, że jeśli się angażuje bardziej w tego czata, w to streamowanie i chce się naprawdę prowadzić to z takim sensem i zaangażowaniem również dla widza, no to wyczerpuje po prostu. I to jest normalna sprawa. Każdy z was, gdyby był na moim miejscu i by widział te wszystkie rzeczy, które ja widzę, a których wy nie widzicie, bo wy widzicie tylko już gotowy, przetworzony obraz, który się pojawia na YouTubie i tyle, tak? To nie jest tak, że to jest dla mnie nieprzyjemne, bo jest męczące. Niektóre rzeczy męczące są bardzo przyjemne, no. Jak to zabrzmiało? Okej. Okay. Całkiem dobrze idzie mi w tym kantaczu, jestem zaskoczony. I ten samochód ma jeden body kit, to znaczy nie jest to taki body kit prawilny, jest to tak naprawdę predefiniowany tuning zrobiony przez ekipę Forzy. I nie dodaje do tego samochodu jakoś tam wiele, obniża go troszeczkę, daje inne felgi forzowe. Ej, co oni tak zwolnili tutaj? No i tuning taki jest w miarę. Musiałem trochę poprawić, to znaczy skróciłem sobie biegi, bo to jest też ciekawe, w klasie S1 ten kantacz może mieć tak ustawione biegi na całkiem niezłym przyspieszeniu, że będzie jechał 380 km na godzinę. To jest bardzo wysoka prędkość maksymalna jak na klasę S1. No i zdecydowanie za wysoka, 320 km na godzinę to jest prędkość wystarczająca w tej klasie. Tutaj naprawdę nie trzeba nic więcej. Tak, ja wolę mieć lepsze przyspieszenie, żeby te obroty były na nominalnych wartościach na każdym biegu, niż jakbym miał dusić samochód na jakichś niskich obrotach przy wrzucaniu, powiedzmy, trójki. Drugie miejsce, jestem w szoku. To jest najwyższy poziom trudności i udało się. Zobaczcie, same kantacze na początku. To jest też ciekawe, często w multiku spotykam kantacze. Czy ten samochód według was jest tak dobry, że ludzie go wybierają? To jest też ciekawa sprawa, bo tutaj mam dyferencjał ustawiony na 50%, jeśli chodzi o przyspieszanie, i tylko troszeczkę mi tą dupę zarzuca. Jest tu bardzo fajny balans między mocą a przyczepnością w tym aucie. Strasznie mi się to podoba, strasznie jest wygodny w prowadzeniu. Jeśli chcę zarzucić dupą, to zarzucę, a w większości przypadków jest tak, że mogę go bardzo łatwo opanować. To może wejdźmy teraz do garażu i pokażę wam, co ten samochód może, co możemy zrobić z tym samochodem. Więc tak jak wspomniałem, jest tu body kit w cudzysłowie, bo to tylko są opony same, nic więcej. Zobaczcie, opony, w sensie felgi. Tak, teraz nic się nawet nie pojawi, bo ja nie zmieniałem w tym samochodzie po tuningu nic, właściwie tylko taki zostawiłem, jaki jest. I no, nie różnił się niczym, mogę wam pokazać w sumie, bo mam drugiego kantacza identycznego. Nie wiem, czy tu się teraz pojawi. Lamborghini. No teraz ten jeden.
No i to jest coś zwykły. On jest tylko troszeczkę wyższy, nie ma tutaj jakiegoś poszerzenia. Nawet ten sam spoiler jest kantaczowy, tak? Zresztą bardzo ładny ten spoiler jest. Jeszcze wejdziemy sobie na chwilę. Niepotrzebnie wyszedłem. Zobaczymy, czy jest tutaj jakieś inne spoilerowanie, czy można jakąś dokładkę wymienić, czy spoiler, czy cokolwiek. Ej, gdzie ja wlazłem? Ulepszenia. Pyk, no tak jak myślałem, możemy tylko taką dokładeczkę sobie dać, która poprawi nam docisk i spoiler. Możemy dać jeszcze to, a w sumie nie wygląda tak źle. Myślałem, że będzie dużo gorzej wyglądał ten spoiler, ale jest całkiem w porządku, ładnie wygląda. Jest długi, szeroki, z tym, że ten kantaczowy jest taki fajniejszy, no. Bardzo fajnie wygląda to auto. Zobaczcie sobie, może wejdziemy w Forza Vista zaraz, a jeszcze zobaczymy tylko, jakie możemy konwersje zrobić. A, tutaj jest włożona V12. Tak zrobili. No dobrze, ja bym chciał posłuchać, jak ten samochód brzmi na seryjnym silniku. A, to zainstalujemy seryjny silnik, później go sobie jeszcze tam zrobię. Właśnie tak mi brzmiała ta V12, ale wydaje mi się, że te starsze samochody, te starsze Lamborghini troszeczkę inaczej brzmiały. No chodźmy jeszcze do tej... Ach, choroba. Do tej Forza Vista chciałem wam tylko ten środek pokazać, ale to już mogę wam tu pokazać. Bardzo ładny, biały środek jest. Super to wygląda. No moim zdaniem teraz brzmi dużo lepiej niż z tą V12, co? Ja myślę, że spokojnie da się go zrobić tak, żeby wymiatał, tylko trzeba go troszeczkę ulepszyć. Klasa S1. Da się spokojnie, tam trzeba trochę ulepszeń zrobić, jak najbardziej. Moim zdaniem brzmi dużo lepiej. Po co instalować V12 w takim autku, które brzmi fantastycznie? Tak, taki oldschoolowy, fajny dźwięk. Podoba mi się. Może sobie zrobimy fotelka na koniec. Piękny kantacz. Tak, on jest troszeczkę za mocno obniżony. To nie jest styl... który to jest rocznik? 80. tego samochodu? Tak myślę, że przełom lat 90. i 80. Tak, on jest zdecydowanie za mocno obniżony, jak na te lata. Powinien być raczej tak... No nie powinien być aż tak mocno, no. Tak trochę wyżej i delikatnie bardziej miękkie zawieszenie. Zaraz zobaczę, który to rocznik, bo w sumie nawet nie jestem pewny. Myślę, że lata 90. 80, no tak dobrze strzeliłem na początku. Czyli Diablo to są lata 90, tak by wychodziło. Niemniej bardzo, bardzo fajne auto. I polecam wam je sobie stuningować, ja jeszcze będę nim się bawił, przygotuję go sobie na live'a jakiegoś, gdzie będziemy sobie razem jeździć i przetestujemy, jak się samochód spisuje na multiku. A też muszę was pochwalić, niektóre osoby jeżdżą po prostu fantastycznie z tej ekipy, która ze mną gra. Jestem w szoku w ogóle, naprawdę bardzo ciężko jest kogoś tam pokonać. I niektórzy jeżdżą też bardzo czysto. Dosłownie tak, jak ja uwielbiam po prostu jeździć. Czysto, każdy zakręt idealnie. I są też osoby, które się pchają na chama, na Krzysia, byleby tylko być pierwszym na mecie, a później punkty za umiejętności i punkty za czystą jazdę, zero. Ale są takie osoby, które właśnie za wszelką cenę chcą, nawet po bandzie jeżdżą, żeby być na pierwszym na mecie. To jest takie bezsensowne trochę. No moim zdaniem fajniej brzmi tak samochód i myślę, że ta V12 tylko psuje wydźwięk auta. No ale to jest moje zdanie. Wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał i że miło spędziliście czas. Zapraszam jeszcze raz na live'y i do zobaczenia. Hej!